Dobry wieczór. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam Facebook, witam Instagram. A to niespodzianka w środku urlopu, kochani. Dobry wieczór. Kochani, dziś rady od księżyca na nów księżyca w Pannie. Najważniejszy nów tego roku kalendarzowego, dlatego że rozpoczyna nowy rok numerologiczny. Dobry wieczór. Kochani, zapytamy kart księżycowych o radę na ten nów oraz zapytamy kart Tarota o przeznaczenie Twoje, o karmę na rok 2023-2024. Dobry wieczór, Grażynko, witam Cię serdecznie. Nareszcie, kochani, co zapisane, to zmaterializowane. Chodzi mi o godzinę. Dobry wieczór, witam Was, kochani, serdecznie, miło Was widzieć. Dobry wieczór. Witam Facebook, witam Instagram, witam Polskę, witam emigrację, witam po przerwie, kochani. Zapraszam, rozgoście się tutaj. Kochani, wpadłam na chwilkę do Amsterdamu przepakować walizki i jutro ruszam w kolejną podróż, dlatego postanowiłam, że dzisiaj no pokażę Wam się chociaż na chwilkę i zasługują moi fani na to, aby przekazać im kilka ważnych informacji, jakże ważnych przed tym nowiem księżyca zodiakalnej Pannie i nowym rokiem numerologicznym. Natomiast przyszły rok, kochani, mam na pewno zaplanowany już z Wami, także w tym okresie z pewnością wyjeżdżać nie będę. Witam wszystkich tych, którzy dołączają, witam wszystkich tych, którzy będą oglądać później Kajka. Pozdrawiam Cię serdecznie. Miło Was widzieć, kochani. Jak się czujecie? Jak się macie? Czy stęsknieni? Kochani, mnie nie było. Byłam na urlopie, a Was ponad 800 osób przybyło. Jak Wy to robicie? Jak Wy, kochani, działacie niesamowicie w tej energii, że to wszystko tak pięknie działa? Mnie nie ma, a Wy jesteście blisko mnie. Dobry wieczór. Kochani, ja w scenerii oczywiście jest jeszcze wakacyjnej. Iwonko, pozdrawiam Cię serdecznie. Też tęskniłam, zdarzyło mi się tęsknić za Wami, za pracą, kochani. No ale cóż, trzeba czasami odpocząć. Kochani, piszcie, skąd jesteście, skąd przybywacie, skąd oglądacie. A tutaj, jak zwykle, Baranek z Krakowa, przykłady podaję oczywiście. Cześć Arletko, witam Cię serdecznie. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Kochani, ważne informacje dzisiaj. Przede wszystkim nie będzie mnie, kochani, kolejny miesiąc z Wami. Także dlatego dzisiaj postanowiłam się na chwileczkę włączyć dla Was, aby się przypomnieć oczywiście. I kochani, kiedy wrócę, to będziemy dokładnie, konkretnie omawiać tutaj numerologicznie każdą wibrację numerologiczną. Natomiast dzisiaj, kochani, witam z Holandii. Małgosia pisze, dobry wieczór. Byk Kraków, pięknie. Warszawa, Strzelec. A ja jutro będę w Warszawie, a pojutrze w Indonezji, kochani. Warszawę witam serdecznie, przytulę. Kochani, nów księżyca w Pannie, 15 września. Najważniejszy nów księżyca w roku 2023. Każdy wrześniowy nów księżyca rozpoczyna nowy rok numerologiczny. To bardzo ważne. Każdy z nas, każda dusza przychodzi z jakąś wibracją numerologiczną na ten świat. Jeżeli nie idziemy zgodnie z drogą, którą dusza wybrała, jesteśmy nieszczęśliwi.
bo często ciało sobie, Aneta, Małgosia sobie, a dusza sobie. Jeżeli nie idziemy zgodnie właśnie z drogą duszy, to los w sposób drastyczny często próbuje nas nakierować na właściwe tory. Natomiast dzisiaj o numerologii troszeczkę, ale skupimy się też na znakach zodiaku, bo tak będzie łatwiej dzisiaj. Także od baranka do rybek zapytam kart księżycowych, co chcą Tobie powiedzieć na nów księżyca w pannie, co masz zakończyć, a co rozpocząć. Ale także zapytam kart tarota o Twoją karmę, o Twoje przeznaczenie na nowy rok numerologiczny 2023-2024. Nowy rok numerologiczny będzie trwał dokładnie od 15 września, godzina 3:39 czasu polskiego dla Warszawy, aż do 3 września 2024, godzina 3:56. To ważne daty, ponieważ każdy z nas wejdzie w inny rok osobisty. W numerologii mamy liczb od 1 do 9 plus najczęstszych czterech mistrzów, to jest 11, 22, 33, 44. Oczywiście mamy mistrzów do 99, natomiast wśród takich klasycznych zjadaczy chleba, że tak powiem, kochani, są najczęstsze cztery wibracje: 11, 22, 33 i 44. Jak obliczyć swoją wibrację numerologiczną? Należy dodać wszystkie cyfry w Twojej dacie urodzenia do siebie i na końcu zredukować do jednej. Chyba że wyjdzie Ci właśnie 11, 22, 33, 44. To, kochani, tak tytułem przypomnienia. Rybka z Krakowa wita. Idealnie. Gosia pisze, jestem zaskoczona, że Cię widzę i słucham. Fajnie. O to chodziło, o to właśnie zaskoczenie. Ja jestem 33, Aga pisze. No to fajnie. Cudownie, że wiecie, kim jesteście, to już jest połowa sukcesu. A jeśli nie wiesz wciąż, kim jesteś, to dodaj cyfry swojej daty urodzenia do siebie. Na końcu wyjdzie Ci dwucyfrowa liczba, dodaj ją również, zredukuj do siebie. Aneta pisze, niestety 33. Ale dzisiaj, kochani, nie będziemy omawiać wibracji poszczególnych numerologicznych. Być może zrobię to, kiedy wrócę już całkowicie z urlopu po 15 października, kochani. Natomiast dzisiaj będziemy numerologię przedstawiać dla ogólnie oraz dla znaków zodiaku. Trochę takie pomieszanie, ale wiecie, że w mojej pracy łączę numerologię z astrologią, więc nie powinno to, kochani, dziwić. Wracając do nowiu księżyca w zodiakalnej pannie, kiedy mamy nów księżyca, księżyca nie widać, słońce i księżyc spotyka się w jednym tutaj punkcie. Nów księżyca w pannie. Panna uporządkowana, analityczna, perfekcyjna, chociaż nie da się być perfekcyjnym, dąży do perfekcji. Krytyczna, oczywiście. Panna wśród astrologów to najbardziej nielubiany znak, dlatego że jest po prostu czepialska, jest krytyczna, jest złośliwa też. Natomiast panny wszystkie wiedzą i kto żyje z panną, to wie, że im bardziej panna się czubi, tym bardziej lubi. Także im bardziej Cię zaczepia, im bardziej Cię krytykuje, im bardziej jest złośliwa, to znaczy, że Tobie, że pannie zależy na Tobie. Panna oznacza również pracę oraz zdrowie. Ten nów księżyca również oznacza naszych braci mniejszych, czyli czworonogów, ale panna oznacza też dzień codzienny, ale też panna odpowiada za odżywianie. Jak spędzasz swój czas, jak organizujesz swój czas. Panna odpowiada również za szczegóły, za
detale. I podczas tego nowiu księżyca, wokół tego nowiu księżyca, 3 dni przed i 3 dni po nowiu, możemy być bardzo krytyczni wobec otoczenia, bądź też otoczenie wobec nas, ale ten wewnętrzny krytyk również może nam dać popalić. Wszystkim zodiakalnym pannom, które mają w tym tygodniu urodziny i w ogóle we wrześniu, składam serdeczne życzenia, 100 lat dla Was spełnienia marzeń. Nie wszystko poukłada się, droga panienko, dokładnie tak jak chcesz. Wszystkiego dobrego i 100 lat dla Was. Kochani, 16 września w końcu Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, opiekun bliźniaka, rusza do przodu. Na dodatek w pannie. Co to oznacza? Że od 16 września śmiało możecie podpisywać umowy, możecie rozpoczynać nowe projekty, nową pracę, nowe tutaj pomysły biznesowe, finansowe, zawodowe, bo ten czas tego nowiu będzie przede wszystkim, Anetko, pozdrawiam Cię serdecznie, czytam jednym okiem Wasze komentarze, cudowne, piękne po prostu. Czy ktoś mnie słucha w ogóle, czy tylko patrzycie? Czy 11 redukuje się do 2? Nie. Wspomniałam o tym, o mistrzach. 11 jest mistrzem 11, a 2 to 2. Także 2 to młoda dusza, 11 stara dusza. To jest duża, duża różnica. No dobra, kochani, wracając do nowiu księżyca tutaj w pannie i do tego też przy okazji, co będzie działo się we wrześniu. Merkury rusza do przodu, kiedy Merkury się cofał, to mieliśmy problemy z komunikacją, z biznesem, interesem, również z przemieszczaniem się, również przeszłość do nas wracała, natomiast od teraz, od 16 dokładnie Merkury rusza do przodu i odetchniemy z ulgą. Nie powinno być tutaj już jakichś nieprzewidywalnych problemów w komunikacji werbalnej, niewerbalnej, ale też w transporcie na przykład, kochani, odwołane podróże i tak dalej. Kasia pisze, witam piękną, wypoczętą i zregenerowaną naszą gwiazdę. No ja nie wiem, czy tak do końca wypoczęłam i się zregenerowałam, kochani. Tak się okazało, że nawet na końcu świata znalazły się osoby, które mnie znały. Także, które mnie rozpoznały i znały z internetu, więc tutaj internet po prostu to jest ogromna siła i nawet na końcu świata nie da się do końca wyciszyć i odpocząć. No dobra, słuchacie. No to jadę dalej, kochani. Numerologia kabalistyczna mówi, że 11 to 2. Ktoś, kto Ci tak powiedział, kompletnie nie zna się na numerologii. Tutaj nie wiem w ogóle, co to jest za pojęcie, numerologia kabalistyczna. Nie znam takiego pojęcia. Działam na numerologii pitagorejskiej i zaraz o tym będę mówić jeszcze. Także, kochani, także Merkury rusza do przodu, także odetchniemy z ulgą, możemy rozpoczynać nowe projekty, możemy w ogóle generalnie wszystko tutaj rozpoczynać. Zapytaj siebie, czy jesteś już gotowa, gotowy na jesień, czy masz już wszystko posprzątane w swoim życiu, czy masz już wszystko uporządkowane, bo panna przede wszystkim układa i porządkuje. Panna nie gada, panna robi. Panna też często w cieniu robi więcej niż inni. Z pewnością panna jest skromną też osobą i przede wszystkim stawia na działanie. I tutaj jakby wracamy do rzeczywistości, skupiamy się na codzienności, również porządkujemy tą naszą codzienność, planujemy odżywianie i przygotowujemy się do ciekawej jesieni i bardzo trudnej zimy. Pozdrowienia z Chicago. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Cześć, Paulinko, witam Cię serdecznie.
No dobrze, kochani, w tym czasie też tego nowiu księżyca w zodiakalnej panience, jeżeli jesteś szefem, jeżeli jesteś szefową, postaraj się docenić pracowników tych najbardziej skromnych, tych, którzy nie mówią, tylko robią. Nie tych narcyzów i te narcyzki, które domagają się tutaj profitów, ale doceń nawet na forum publicznym kogoś skromnego, kogoś oddanego, kogoś, kto jest oddanym Tobie pracownikiem, ale nie narcyzem. Kochani, ale komplementujecie cudownie, pięknie. Pozdrawia Kozica. Pięknie, kochani. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Witam wszystkich tych, którzy będą tutaj oglądać później. Kochani, nowy rok numerologiczny. Aha, jeszcze o wrześniu. Wrzesień to oczywiście dziewiątka. Dziewiątka w numerologii oznacza zakończenie, często też rozstania, ale też cierpienie, ale także duchowość. Ale kiedy właśnie cierpimy, kiedy właśnie przeżywamy coś trudnego, to tylko wtedy rozwijamy się najbardziej duchowo. Kiedy wszystko jest pięknie, kiedy siedzimy sobie jak pączek w maśle, to nie zachęca nas do rozwoju duchowego. Natomiast kiedy coś dzieje się przykrego, coś dzieje się trudnego, zaczynamy szukać duchowych odpowiedzi. Wrzesień, dziewiątka w roku jeszcze siódmym numerologicznym, 2023, jak ja to policzyłam, 2 plus 2 plus 3, kochani, a dla tych, którzy nie wiedzą, co ja gadam. 15 września kończy się siódmy rok numerologiczny dla nas wszystkich. Rok samotności, rok duchowości, rok nauki. Tak płasko powiem, rok kosy, tak? Siódemka to kosa, która kosi, która tutaj odcina przede wszystkim. A już 15 września rozpoczynamy ósmy rok, 2 plus 2 plus 4, 2024 rok. Rok ósmy dla nas wszystkich, dla świata, globalnie. Ósemkę, kiedy przewrócisz, to widzimy znak nieskończoności, czyli dwa brzuszki. To nie jest otwarta cyfra. Co dajesz, to wraca. Co dajesz, to wraca. To oznacza właśnie nieskończoność. Ósemka jest materialna. Siódemka była duchowa. I kiedy zobaczymy od tamtego września do września, który właśnie, do 15 września, który za chwileczkę minie, popatrzymy na ten czas globalnie, to faktycznie bardzo dużo się zmieniło. Bardzo dużo osób wzrastało duchowo. Dla wielu ludzi przestały ważne być tematy materialne, zaczęły ważne być tematy duchowe. Rok też rozstania, rok cierpienia dla niektórych. Siódemka to nie jest dla wszystkich taka bardzo szczęśliwa cyfra. I to, co, nie wiem skąd się to w ogóle wzięło, że siódemka jest taka bardzo, bardzo szczęśliwa liczba, to są jakieś powtarzane, nieprawdziwe informacje. Natomiast teraz w ósemce, ósemka jest materialna, wielu z nas poprawi się byt materialny. Troszkę odetchniemy w końcu po tych trudnych czasach. Ósemka oznacza karmę, sukces, zdrowie, pieniądze, władzę. No i oczywiście karma, czyli przeznaczenie. Także od 15 września do 3 września 2024 niewiele będzie się działo z Twoją wolą. Więc wszyscy coachowie, którzy Ci pieprzą, że musisz wstawać o 5, ćwiczyć ileś tam godzin, robić to czy tamto, żeby osiągnąć sukces, wizualizację, medytację, inne cuda i pseudo duchowość,
tym roku nie będzie tak bardzo działać. Będzie działać przede wszystkim przeznaczeniem. Także cokolwiek sobie... Cześć Julia, pozdrawiam Cię serdecznie. Więc cokolwiek będziesz sobie próbował ułożyć, to pamiętaj o przeznaczeniu. Przeznaczenie jest i ktokolwiek będzie Ci wmawiał, że Ty sobie możesz wszystko zwizualizować, wszystko zmaterializować. To jest nieprawda. Kiedy przychodzą trudne tematy, kiedy przychodzą tematy życia, śmierci, choroby, wypadków, trudnych spraw, a czasem też miłość, na przykład zaskakująca, szczęście, które zmienia całkowicie, przewraca do góry nogami Twoje życie, to możesz sobie zaplanować kiszenie ogórków, za przeproszeniem. Także akurat w tym roku ósmym numerologicznym przeznaczenie będzie działać tutaj poza naszą wolą. Dla niektórych będzie to oczywiście wspaniałe, bardzo dużo ludzi się wzbogaci i to tak bardzo, bardzo wysoko, bo po prostu swoją pracą i swoją postawą na to zasłużyli. Będzie też wiele upadków, będzie albo-albo, czyli bardzo dużo bankructw. Natomiast i tak po tym bankructwie tutaj w roku ósmym, jeśli spotka Cię bankructwo, to z pewnością się odbijesz. Kwestia czasu. W roku materialnym ósmym, czyli do 3 września 2024, globalnie będzie również ważne zdrowie. Także tematy zdrowia, służby zdrowia będą bardzo, bardzo tutaj istotne. Wielu z Was może spotkać miłość życia, która przewróci tutaj Twoje życie do góry nogami. I uwaga, bez względu na to, czy jesteś w związku, czy też nie. Natomiast dla singli wspaniały czas. Rok obfitości materialnej, ale też wszelkiej. Także i tego oczywiście Wam z całego serca życzę, aby karma, ta pozytywna, znalazła właściwy adres do Was. Rok ósmy jest to przede wszystkim rozrachunek z własnymi czynami i decyzjami. Więc jeśli przez ostatnie 7 lat działałeś właściwie, działałeś etycznie, działałeś w prawdzie, to możesz oczekiwać w roku ósmym bardzo pozytywnych tutaj zdarzeń. Natomiast jeśli masz coś na sumieniu, to uważaj. Natomiast karma to oczywiście nie jest nic złego. Karma to oczywiście przeznaczenie, ale też lekcja, nauka. Więc jeśli spotka Cię coś trudnego, pamiętaj, że jest to lekcja życiowa, która Ci się z pewnością przyda na później. I tak jeszcze krótko. Numerologia pitagorejska od Pitagorasa. Pamiętacie, kochani, że w szkole kazali nam na blachę tutaj definicję Pitagorasa znać. Pitagoras i jego szkoła pitagorejska. Pitagoras był matematykiem, tak nam mówiono w szkole, ale oczywiście tak było. Ale przede wszystkim też filozofem i mistykiem. Natomiast to już w szkole pomijano. Także mistycyzm przede wszystkim na pierwszym miejscu u Pitagorasa. Pamiętajcie, że każda liczba wibruje, będzie się działo, ale pisze. Wibruje, także wszystko ma znaczenie. Twój numer PESEL ma znaczenie, Twoja data urodzenia ma znaczenie, Twoja data ślubu, data, kiedy nawet numer konta wibruje odpowiednio. Również pamiętajcie, że jest numerologia liter. Każda literka ma przyporządkowaną tutaj też cyfrę. Także Twoje imię, Twoje nazwisko, Twój numer konta, Twój PESEL, czy też na przykład blachy samochodu, tutaj, którymi jeździsz, wibrują pozytywnie bądź negatywnie
tutaj w Twoim życiu. Także kochani, kiedy wrócę, zapraszam Was na takie numerologiczne odczytywanie tutaj, bo ja to wszystko dla Was oczywiście liczę. No dobrze, sprawdzimy, jakie przeznaczenie, jaka karma czeka Ciebie tutaj na nowy rok numerologiczny 2023 i 2024, kochani. I idziemy od baranka tutaj, a kiedy wrócę, kochani, za miesiąc, to być może rozważę tutaj omówienie każdej poszczególnej wibracji numerologicznej wraz z rozkładem tarota dla Was. Kochani, czy baranki są? Idziemy do baranka. Baranku, baranku, co u Ciebie? Co księżyc sobie powie na ten nów księżyca w Pannie? Pamiętajcie, że każdy nów rozpoczyna. Jest to cudowny czas na również stworzenie mapy marzeń tutaj, bądź też zaktualizowanie mapy marzeń tutaj, bądź też sobie wykonanie rytuału na nowe życzenia, na ten rok, nowy rok numerologiczny. Pamiętaj, że wrzesień, październik, listopad, grudzień dokładnie pokaże Ci, już wyświetli Tobie, jaki będziesz miała, jaki będziesz miał rok 2024. Pamiętajcie, że w numerologii w ogóle, również w astrologii, 1 stycznia nic nie zmienia. Zmienia na pewno podatki i jest bardzo ważną datą. Bardzo jest w ogóle w numerologii datą okrucieństwa. Także nie przywiązujcie się, osoby, które wierzą w astrologię, w numerologię, w duchowość, nie przywiązujcie się do daty 1 stycznia, że cokolwiek zmienia w naszym życiu. No dobra, kochani, drogie baranki, co księżyc Tobie powie na ten nów księżyca w Pannie? Baranek z Niemiec, cudownie. Jesteś poddawany próbie, drogi baranku. Twoje zaangażowanie właśnie jest poddawane próbie już niedługo. Pełnia księżyca właśnie w Twoim znaku, drogi baranie. Tutaj, bo jest ta pełnia 29 września i wtedy masz szansę na spełnienie Twoich życzeń. Wtedy wyświetli się Tobie już jakaś prawda i dokładnie będziesz wiedział już, w którą stronę iść i jakie decyzje podejmować. Natomiast teraz dosyć trudny czas dla baranków, gdyż Twoje właśnie zaangażowanie w cokolwiek, nad czymś ciężko pracujesz, może to jest relacja, może to jest praca, być może starasz się o coś, tutaj jest poddawane próbie. Natomiast pamiętaj, bądź nieugięta, wytrzymaj do pełni księżyca w swoim znaku. I zapytamy, baranku drogi, jaka Twoja karma na rok, nowy rok numerologiczny 2023-2024? Zobaczymy, co tu się dzieje. Urzędy tutaj, także sprawy urzędowe pojawiają się jako lekcja życiowa dla baranów. Dla niektórych baranów rozwód, dla innych baranów legalizacja związku, ale legalizacja cywilna, podpisywanie umów, partnerstw, spółek, a tutaj to przeznaczenie i lekcja życiowa. Powrót do Twojej wymarzonej wagi, bądź też tutaj
okulistyczne, na zmianę okularów, na noszenie soczewek. Wszelkie tematy okulistyczne się tutaj pojawiają. To jest temat przeznaczeniowy. Niektóre byki muszą uważać na zapalenie spojówek, czy też jakieś ciśnienie, za duże ciśnienie w oczach, coś takiego. Także to są tematy przeznaczeniowe. Także pamiętajcie, że rok karmiczny, rok ósmy to również często podupada zdrowie. Na pieniądze super, ale zdrowie może podupadać, więc należy się tym zająć. Coś raz na zawsze się zamknie, coś się rozpocznie. Dotyczy to przede wszystkim obcokrajowców, dotyczy to spraw międzynarodowych. Byki będą się też otwierać na jakieś biznesy, interesy i prace za granicą. Także świat należy do Was, drogie byki. Pięknie. Także byki, odwagi Wam życzę w tym nowym roku numerologicznym oczywiście i dziękuję, że byłyście do tej pory. Bliźnięta, bliźniaki drogie, skąd przybywasz, bliźniaku, bliźniak z Lubuskiego od razu? Bliźniaku, co dla Ciebie od Księżyca na ten nów Księżyca Pannie? To, co Baranek miał, Twoje zaangażowanie jest teraz poddawane próbie. Także bez względu na to, czy tak bardzo starasz się o jakąś relację, miłość czy pracę, może się uczysz, chcesz na przykład zmienić obywatelstwo, o coś się bardzo mocno starasz i coś nie wychodzi, idzie trochę po gruzie, pamiętaj, że to jest próba, tak? Także nie poddawaj się, bądź wytrwały przede wszystkim. I jeszcze chwilkę, trzeba poczekać. Jesteś jakby w połowie drogi do tutaj swojego wymarzonego celu. Także próba i to konkretna dla bliźniaków. A Twoje przeznaczenie na rok tutaj, na nowy rok numerologiczny, karma i przeznaczenie dla bliźniaka. Piękna karma, naprawdę bliźniaki. Przede wszystkim przyjaciele wchodzą do Waszego życia, prawdziwi przyjaciele. Przekonasz się, bliźniaku, że masz przyjaciół, może to będą nowi przyjaciele i w tych trudnych, zwłaszcza momentach, pomogą Ci przyjaciele, ale też masz armię aniołów za sobą. Piękne to jest. Także piękna karma, bliźniaki. A tutaj do Waszego życia wejdzie też osoba spod znaku strzelca. Jest to temat przeznaczeniowy. A tutaj, jeżeli chodzi o byczka jeszcze, wrócę, to koziorożec, tak, w przeznaczeniu koziorożec, byczki, które jeszcze słuchają. Także bliźniaki, do Waszego życia z przeznaczenia wchodzi ktoś spod znaku strzelca. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na nogi. Jeśli chcesz wyleczyć tutaj kończyny dolne, to jest bardzo dobry czas, aby zadbać o nogi. Także, a jeżeli masz zdrowe nogi, to dbaj o nie, aby służyły Ci jak najdłużej. Także pamiętaj też, łącz, a nie dziel. Także ktoś przyjdzie do Twojego życia i będzie chciał się z Tobą pogodzić i warto mu wybaczyć, warto się pogodzić. Natomiast jeśli będziesz widział, drogi bliźniaku, w swoim otoczeniu, że ktoś ma konflikt, postaraj się te konflikty tutaj załagodzić. Pozdrawiam bliźniaka z sąsiedztwa. Fajnie. W moim otoczeniu dużo bliźniaków, kochani. I bliźniaczek. Także piękna karma tutaj. Także przyjaciele są przy Tobie. No lepiej być nie może. Pamiętajcie, partnerzy się zmieniają, a przyjaciele zostają.
Cudownie. Wszystkiego dobrego, bliźniaki w nowym roku numerologicznym i dziękuję Wam bardzo, że byliście do tej pory. Idziemy do raczka. Raczek ready pisze, ale wyprzedzacie. Natalko, widzę, że czyhasz. Możesz się ubierać. Ale wy jesteście kochani. Sylwia pisze, brakowało mi ciebie bardzo. Pojawiam się na chwilę, no jakże mogłabym was zostawić w tak trudnym czasie dla niektórych przejściowym i tak pięknym czasie też, kiedy nadchodzi Sylwester dla wróżek, kiedy nadchodzi nowy rok numerologiczny. Raczku, raczku. Raczek Niemcy, mąż rak, Olga pisze. No piękna ta karma dla niektórych. Podoba mi się to. Ale wiecie, jak to jest w połowie tutaj czasem horoskopu. Zawsze ktoś ciśnienie podniesie. No mam nadzieję, że tak nie będzie. Raczku, drogi. Raczek ma się nie spieszyć nigdzie. Podczas tego nowiu księżyca w pannie księżyc prosi ciebie. Zrób głęboki wydech, drogi raku. Nie spiesz się z decyzjami, z działaniami, także na spokojnie. Dla wielu osób ten nów księżyca w pannie jest dość trudny, dlatego że panna jest krytyczna, panna jest szczegółowa, panna jest analityczna. I tutaj wiele osób to po prostu przerasta często. Ale ty, raczku, masz się przede wszystkim nie spieszyć, także nikt ciebie nie goni z decyzjami. Wszystko w swoim czasie. Nie spiesz się. Zwolnić. Zwolnić, drogie raczki. Karma i przeznaczenie na nowy rok numerologiczny dla raczków. Nauka języka przede wszystkim, także tutaj los na tobie wymusi naukę języka, bądź też doszkolenie się z jakiegoś, z języka, którym się posługujesz. Pojawiają mi się języki obce, pojawia mi się też jakiś nauczyciel, także spotkasz nauczyciela. Jeżeli są raczki, które szukają przewodnika duchowego, bądź też nauczyciela, również się nie spieszcie. On się znajdzie, on idzie tutaj z przeznaczenia, a być może ktoś z Was ma już takiego nauczyciela, a jeśli jest to numerologiczna ósemka, to jest właśnie strzał w dziesiątkę. Także również dla niektórych raków wchodzi do życia na stałe przystojny mężczyzna marki Cappuccino, tutaj obcokrajowiec. Dla mężczyzn również tutaj ktoś bardzo przystojny, ktoś, kto pięknie mówi, ktoś, kto wysławia się pięknie, bądź ma piękną barwę głosu. Może być to nauczyciel, może być to coach, może być to ktoś, kto prowadzi kursy, szkolenia. Ale też niektóre raki rozpoczną właśnie karierę tutaj być może pedagogiczną czy szkoleniowca, być może napiszesz audiobooka, może napiszesz książkę, może tutaj będziesz czegoś uczył, będziesz występował publicznie, a pojawiają się też kursy, kursy wystąpień publicznych tutaj. To jest Wam przeznaczone. Pamiętaj też, raczku, karma będzie wymuszać na Tobie, przeznaczenie będzie wymuszać, że będzie wymuszać to, abyś działał, abyś rozmawiał, abyś nauczył się tutaj mówić. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, pojawiają się tematy trudne, laryngologiczne. Jeśli ty się zmagasz od dłuższego czasu ze sprawami laryngologicznymi, tutaj gardło, uszy, zatoki, tutaj jakieś przegrody nosowe, różne inne cuda, no to
masz szansę właśnie to wyleczyć. Ale osoby, które sobie zaniedbują te tematy, to tutaj mogą być po prostu trudności. Ciężko będzie w roku 8 raczki Wam tutaj ocenić, kto mówi prawdę, a kto nie, bo dużo też kłamców będziecie spotykać, kłamców tutaj werbalnych. Natomiast w ocenie nie spieszcie się, w niczym nie wolno Wam się spieszyć. Wszystkiego dobrego, drogie raczki, w nowym roku numerologicznym i dziękuję, że byłyście ubiegłym, prawie. Lwy i lwiczki. Dobrej nocy, Angelika. No dobra, zobaczymy, kochani, co tu u lwów i lwiczek się dzieje. Co księżyc tobie powie? No to jest coś trudnego oczywiście, drogie lwy, to co dla was trudne. Księżyc Panie mówi tobie, nie pozwól, by duma stanęła ci na drodze. Drogie lwy i lwiczki, honor w pupę i do przodu, jak ja to mówię. Także nie obrażamy się, nie milczymy, tylko wyciągamy dłoń, idziemy, po prostu mamy klasę, dumnie, tak, lwy, i idziemy do przodu. Także nie obrażać się, pamiętajcie, że w karmie obrażanie się to jest najtrudniejsze, najcięższe. Także honor w dupkę i do przodu. Nie pozwolić tutaj lwy i lwiczki, by duma stanęła ci na drodze. Może kogoś kochasz, może chcesz kontynuować przyjaźń tutaj, a duma cię ogranicza, nie rób tego, bo szkoda będzie. Także będziesz żałować. Także jeszcze raz powtarzam, honor w dupę i do przodu, drogie lwy. Karma i przeznaczenie na nowy rok numerologiczny. Dobra i trudna, zależy dla kogo. Drogie lwy, stały partner przychodzi do waszego życia. Ale taki stały, do którego trzeba się dostosować, a to może być trudne dla lwa. Wchodzi konkretna osoba, konkretnie partner, partnerka, bądź też mężczyzna dla kobiet, na przykład mężczyzna z zasadami. Tutaj idą konkrety, także tutaj będzie to wyzwanie z pewnością dla Was. Dla innych lwów pojawia mi się tutaj temat urzędów. Jeżeli są lwy, które uciekają długo przed komornikiem, no to niestety komornik dopadnie, bo taka jest karma. Cześć Elu, witam Cię serdecznie. Także urzędy, komornik, urzędy wyższego szczebla, służby mundurowe, kurator, prokurator, takie tematy tutaj się pojawiają dla tych, którzy gdzieś tam coś przeskrobali. Natomiast dla innych lwów, które są w trakcie, które są spokojne o swoje tutaj sprawy i idą po swoje, będzie można się dogadać z tymi urzędami. Ale trzeba będzie honor w pupę schować. Także tutaj nie unosić się honorem przede wszystkim. Niektóre lwy też rozpoczną działalność gospodarczą tutaj i to będzie absolutny sukces. Także jeżeli chcesz zostać szefem, to uda Ci się to z pewnością. Określ twarde zasady, będziesz ostrym szefem być może, ale sukces gwarantowany. Jeśli lew jest takim kociakiem jeszcze w pracy, no to musi się tutaj umocnić.
Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to pojawiają się u lwów, pojawia się głowa konkretnie, tak? Także jakieś tematy neurologiczne się tutaj pojawiają. Uwaga też na uderzenie się w głowę. Pojawia się jelito grube i sprawy męskie, prostata u panów. Także to są tematy karmiczne, tutaj przeznaczeniowe. Natomiast jeżeli chorujecie w obrębie tutaj tych spraw, to jak najbardziej jest szansa na wyleczenie się, jeśli to przypilnujecie. Też ktoś może tutaj spotkać bardzo wymagającego szefa, bardzo wymagającego szefa, ale też takiego sprawiedliwego, takiego wymagającego, ale taki, który wynagrodzi, jeśli będziesz, nie będziesz unosić się honorem. Dokładnie tak. Jeżeli są lwy i lwiczki, które tutaj myślą o rozpoczęciu kariery w służbach mundurowych, fantastyczny pomysł, uda się z pewnością, ale też wyższa administracja, jakieś tam konsulaty, czy też sprawy polityczne, to jak najbardziej tak, jeżeli jesteś tutaj, myślisz o kandydowaniu do Sejmu, to, czy też lokalnych jakichś spraw, to idź w to, drogi lwie, bo wielka wygrana przeznaczeniowa Ciebie czeka. Pozdrawiam serdecznie lwy i lwiczki. Niektóre lwy mogą, jeżeli lwy panowie, możecie się stać tutaj konkretnymi partnerami dla kogoś. Idziecie po konkrety. Dla niektórych lwów niestety też ktoś tutaj taki przemocowy się może pojawiać, także jeżeli macie tendencję do wchodzenia do toksycznych związków, to te lwy proszę uważać. Panienko droga, panna już czeka, cudownie. Panienko droga, co u Ciebie na ten nów tutaj? Czas uwolnić się, drogie panny, od tego, co negatywne. Przygotuj się już, rozpocznij tutaj oczyszczanie, uwalnianie się od tego, co negatywne. Wykasować wszystkich znajomych, którzy biadolą, którzy pozbawiają Ciebie energii. Także robimy czystki, drogie panienki, tutaj na Facebooku, w realnych znajomościach, czy też wirtualnych tutaj. Ale też, jeżeli wstajesz rano i nie chce Ci się iść do pracy, to jest czas na zmianę pracy tutaj. Jeżeli nie chce Ci się wracać do domu, bo atmosfera jest tragiczna, to przemyśl to, droga panno, i zacznij czyścić i uwalniać się od tego, co negatywne. Może jest panna, która tutaj jest w żałobie tak naprawdę i nie może jej skończyć, a chce. To czas również zakończyć żałobę. Pełnia księżyca w Skorpionie, która nadejdzie w listopadzie, już z pewnością pomoże Ci się uwolnić i pozbyć wszystkiego tego, co jest negatywne. Także panienki, sprzątamy mieszkania, sprzątamy również w swoim życiu wszystko, wszystkie przedmioty, które Wam się źle kojarzą, która sukienka Ci przypomina Twojego byłego, czy też przedmioty, jakieś pamiątki od przyjaciół, czy od osób, których nie lubisz, sprzątacie, wyrzucacie, uwalniacie się. Mają być piękne przedmioty, pozytywne, wysokowibracyjne wokół Was, wspaniali, wysokowibracyjni ludzie, którzy dmuchają skrzydła, a nie podcinają. Także zastanówcie się, panienki, co jest trudne, co jest ciemne, i odcinać się i uwalniać od tego, co negatywne. Natomiast jeśli chodzi o przeznaczenie, jeśli chodzi o karmę, będziecie rozpoczynać coś od zera. Nawet jeśli wszystko stracisz, droga panienko, i będziesz musiała zacząć od zera, czy to związek, czy to nauczyć się na nowo żyć, jeśli chodzi o zdrowie, czy też tutaj pracę zawodową, to warto rozpocząć od zera.
Dla niektórych panienek chłopczyk tutaj wejdzie do Twojego życia. Może być to syn, może być to tutaj wnuczek dla niektórych panienek, ale też są czworonogi, także piesek, pojawia się kotek. A tutaj kotek, chłopczyk, piesek, chłopczyk pojawia się z przeznaczenia. A tutaj może dostaniesz w prezencie. Ale też tutaj tematy z Twoim synem pojawiają się, bądź też z Twoim wnukiem, bądź też z młodszym bratem. Dla niektórych panienek młodszy, dużo partner wchodzi z przeznaczenia do Twojego życia, ale taki dużo, dużo młodszy, to jest taki 20+, tak bym powiedziała. Zaufać też panienki w nowym roku numerologicznym młodym ludziom, także postawić na młodość. Tutaj młody zespół, także tutaj, jeżeli są panienki, które myślą bądź nie myślą o tutaj na przykład biznesie związanych ze zwierzątkami, to jest fantastyczny tutaj pomysł, tutaj bądź też przygarnięciu, czy też kupieniu sobie pupila czworonoga, to też jest super, super czas, bo i tak przeznaczenie Ciebie dopadnie, także jeśli nie przygarniesz, jeśli nie kupisz, to ktoś może Ci podrzucić na przykład, tak? Bądź sprezentować. A tutaj. Natomiast wyzwaniem tego nowego roku numerologicznego w zdrowiu jest układ pokarmowy, układ hormonalny. Pojawiają się też tutaj pasożyty, także na to też zwracajcie uwagę. Pasożyty mogą być przyjęte od zwierzątek, także miejcie to, kochani, na uwadze. Lekkomyślność pojawia mi się syna, w tym sensie, że młody syn może zostać, bądź też młody wnuk może zostać bardzo szybko tatą. Takie przeznaczenie i taka karma dla niektórych. Natomiast nowe projekty, wszystko nowe, 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 jak najbardziej otwierać się, bo i tak los wymusi, aby rozpoczynać coś od nowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panienki. Cudownego nowiu dla Was, 100 lat oczywiście. Pozdrawiam wszystkie moje znajome, koleżanki, przyjaciółki, panienki, bo mam ich też sporo wokół. No i dziękuję, że byłyście w roku numerologicznym 7 i wszystkiego najlepszego w roku karmicznym 8. Idziemy do wag. Jak Wy tu wyprzedzacie już. Pięknie. Droga wago, co u Ciebie, droga wago? Mówię głośno i wyraźnie, teraz wagi. Droga wago, co księżyc chce Tobie powiedzieć na ten nów księżyca pannie? Jeszcze wagi nie czują tego rozpędu, dlatego że energia dopiero tego rozpędu nabiera. Także tak jakbyś się dopiero, droga wago, rozkręcała. Także to jeszcze nie jest ten czas, nie jest to wielkie szczęście, nie jest to finał, ale się przede wszystkim, droga wago, rozpędzasz. Także Twoja energia nabiera rozpędu. A jakie przeznaczenie tutaj dla Ciebie, droga wago, na nowy rok numerologiczny? Jeśli jesteście w związkach tutaj, drogie wagi, to powolutku się ziemniaczki gotują. Także nic na szybko, nic na łapu-capu. Jeśli chcesz otwierać firmę, czy chcesz zmienić pracę, czy też oczekujesz tutaj jakichś sukcesów zawodowych, to pomalutku, wszystko krok po kroku. Natomiast, wago, droga, w przeznaczeniu masz jakieś zakończenia. Karmiczny temat to jest tutaj karta śmierci. Karta śmierci mówi o zakończeniach. Karta śmierci mówi też czasami w dosłownym znaczeniu o śmierci, konkretnie o żałobie.
ale też mówi o transformacji. Coś się musi zakończyć, coś się musi nowego rozpocząć. Czekajcie, kochani. Jeśli chodzi o Instagram, to kochani, transmisja jest zakończona, więc osoby z Instagrama przechodźcie na Facebooka, bo są ograniczenia czasowe. Wracając do wag, kochani, tutaj także coś się zakończy, coś się rozpocznie. Też tematem przeznaczeniowym będzie tutaj wejście do Twojego życia zodiakalnego Skorpiona. Ale też przodkowie zmarli z Twojego rodu będą niektóre wagi tutaj nawiedzać, bądź też się śnić, ale będą też chronić. Także to akurat jest bardzo dobra informacja, jeśli będziecie miały taką ochronę. Wagi mają w przeznaczeniu tutaj zakończyć coś raz na zawsze. Te wagi, które ciągną trupa, może związek, który tak naprawdę już nie żyje, albo pracę, która tak naprawdę nie przynosi Wam tutaj ani szczęścia, ani pieniędzy, ani korzyści tutaj, korzyści takich uznaniowych, to czas na zakończenia. Bardzo dużo zakończeń, natomiast nie bójcie się tych zakończeń, dlatego że po tych zakończeniach powstaniecie jak Feniks z popiołu, oczyścicie się i rozpoczniecie całkowicie nowe życie. Także rok zakończeń u wag. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi. Aha, jeśli chodzi o zdrowie jeszcze, to układ kostny się tutaj pojawia, także choroby układu kostnego mogą się pojawić, ale jeżeli zmagasz się już z tymi tematami układ ruchu, układ kostny, to jak najbardziej, jeśli zadbasz, to wyleczysz. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi, cudownego nowiu, wspaniałego tutaj nowego roku numerologicznego dla Was. I dziękuję, że byłyście do tej pory. Skorpionik. Jak zawsze musi być inaczej niż u wszystkich. Drogie wagi. Skorpioniki jak pączki w maśle. Chyba jest Wam za dobrze, dlatego że Księżyc mówi Tobie tutaj o tym, wyjdź poza swoją strefę komfortu. Drogi Skorpionie, jeśli jest Tobie nudno, to trzeba coś zmienić. Także zmiana zaczyna się od najprostszych tematów tutaj. Także jeżeli do tej pory kupowałeś banany, kup winogrona. Jeżeli jeździłeś jedną stałą drogą do pracy, wybierz się inną. Jeżeli zawsze ubierasz czerwoną sukienkę na święta, ubierz tym razem niebieską. Także zmień coś, wyjdź poza swoją strefę komfortu, ale dotyczy to też poważniejszych tematów. Może warto rozpocząć nową pracę w zupełnie innej branży, nieznajomej Tobie. Być może porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie odmienne tutaj poglądy jak Ty. Także wyjdź spoza tej strefy komfortu, wyjdź z tej nudy życiowej i z tych stałych, starych schematów w Twoim życiu. O to prosi Cię Księżyc w zodiakalnej Pannie. Przeznaczenie. Przeznaczenie na rok, nowy rok numerologiczny dla Ciebie. Cóż to jest? Podobnie jak u raka, przede wszystkim nauka języków pojawia się, ale też nauczyciel wchodzący do Twojego życia. Być może to Ty zostaniesz nauczycielem, Ty zostaniesz szkoleniowcem, Ty zostaniesz pedagogiem na przykład.
tutaj ty będziesz uczył, także przeznaczenie tutaj nie ominie. Ponadto też pojawia się też jakiś duchowy nauczyciel, mag. Być może niektórzy z was rozpoczną tutaj przygodę w ogóle z magią, także z rytuałami, z magią, dla tych, którzy się tutaj interesują. Ponadto wchodzi do twojego życia bardzo przystojny mężczyzna, marki cappuccino, jak ja to mówię, obcokrajowiec. Także dużo rozmów z obcokrajowcami tutaj, dokształcanie się też językowe, być może nauczysz się nowego tutaj języka, a na pewno los wymusi na tobie naukę języków. Będziesz musiał w nowym roku numerologicznym, Skorpionie, nauczyć się komunikować, ale komunikować w taki sposób, jak nie lubisz, czyli nie do końca mówić prawdy, tak? Skorpiony zazwyczaj mówią wprost, co myślą, przez to są bardzo często nielubiane, bo wszyscy mówimy, że tak kochamy prawdę, a jak skorpionik powie prawdę, to już nikt go nie lubi, tak? Natomiast w tym roku nowym numerologicznym masz się nauczyć, że nie do końca trzeba mówić prawdę, troszeczkę trzeba manipulować komunikacją, aby osiągnąć swoje cele. Także bardzo dobry czas na naukę wystąpień publicznych, na poprawę na przykład mowy, czyli też udanie się na przykład do logopedy, a tutaj, ale też wszelką naukę języka i komunikowanie się. Masz wszelkie narzędzia do tego, aby być szczęśliwym, tylko rozmawiaj. Naucz się rozmawiać, naucz innych też mówić bądź rozmawiać. Dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę też prawniczą bądź też polityczną, to jest bardzo dobry czas, bo jakiś polityk bądź też jakiś tutaj nauczyciel czy też polityk, nauczyciel wchodzi do twojego życia, a na pewno obcokrajowiec. Uważać na sprawy laryngologiczne, tutaj zatoki, przełyk, tchawica, to na to uważać i przede wszystkim dbać o czakrę gardła. Kolor niebieski dla was na ten nowy rok numerologiczny. Pozdrawiam serdecznie, przytulam i do, kochani, do zobaczenia w nowym roku numerologicznym i dziękuję skorpionikom wszystkim za zaufanie, za szacunek, którym obdarzałyście mnie w tym roku szczególnie. Jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się, żeby jakiś skorpion mnie zhejtował. A niby tak mówią prawdę. Ostro. Strzelce. Drogi strzelcu, no ciekawe tutaj, drogi strzelcu, przede wszystkim, drogie strzelce, podczas tego nowiu księżyca masz szansę na rozpoczynanie czegoś nowego w uczuciach. Także panna na księżycu informuje ciebie, że rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy w twoim życiu. Być może tutaj, jeżeli jesteś w związku, twoja relacja wejdzie na wyższy poziom zobowiązań, a może po prostu strzelec zmieni partnerkę, zmieni tutaj partnera. I nów księżyca w wadze 14 października już to bardzo mocno zasygnalizuje. Także dzieje się, kochani. Niektóre strzelce podczas tego nowiu postanowią się bądź dokończą rozwód. Także natomiast będzie to pozytywne bardzo dla was. I zobaczymy, jakie przeznaczenie na nowy rok numerologiczny cesarzowa. Ciekawe.
Strzelce mogą mieć dzidziusia, także jeżeli chcą, to cudownie. Strzelce, upiększanie swojego ciała, ale też dbanie o zdrowie. Tutaj pojawiają się tematy kobiety, dla kobiet. Układ pokarmowy, układ hormonalny i sprawy kobiece pojawiają się. Natomiast u panów układ hormonalny, układ pokarmowy. Też jakieś tematy ekologii mi tutaj wchodzą, matki ziemi, bliżej natury, także będziecie spotykać się właśnie bliżej natury, będziecie żyć bliżej natury. Też tematy odżywiania się tutaj ukłonią tak bardziej na pozytywnie. Jeżeli ktoś będzie chciał, ma jakieś hobby związane z ptakami, to również tutaj to wyjdzie. Ptaki również będą dla Was, drogie strzelce, przekaźnikami tutaj informacji. No dużo tych informacji mi się tutaj pojawia. Ważna kobieta wchodzi do Twojego życia, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Wzmocnienie też relacji mama-dziecko. Także jeśli jesteś dzieckiem, poprawisz relację z mamą. Jeśli jesteś mamą, to możesz śmiało liczyć na swoje dzieci w nowym roku numerologicznym. Jeśli ktoś chce powiększać rodzinę, to jest fantastyczny czas, bo i tak nie ominie Cię przeznaczenie. Informacja ważna tutaj dla strzelców. Ważna kobieta z otoczenia będzie mieć dzidziusia, pewnie gołębia, Agnieszka pisze, pewnie tak. Także, no i zwracajcie uwagę na układ pokarmowy, układ hormonalny i na odżywianie. Dużo spacerów i bliżej. Zróbcie coś dla mamy natury tutaj w nowym roku numerologicznym. Pięknie. I w miłości też pięknie. Również tutaj dla strzelców środowisko LGBT, pozytywny dla Was czas, ale też zaprzyjaźnienie się, drogie strzelce, ze środowiskiem LGBT, to jak najbardziej dla Was tutaj korzystne. Też być może tutaj osoba homoseksualna wchodzi do Twojego życia jako bardzo dobry przyjaciel, bardzo dobra osoba, osoba z przeznaczenia i lekcja życiowa dla Ciebie. Może ktoś dokona tutaj coming outu również i to też będzie bardzo pozytywne. Ciekawie tutaj się dzieje. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce, cudownego nowiu oraz wspaniałego nowego roku numerologicznego dla Was. Dziękuję, że byliście do tej pory. Koziorożec. Koziołku. Koziołku, koziołku. No to co miał tutaj skorpionik? Koziołku, koziołku, siedzisz w kieracie, siedzisz w jakiejś nudzie i tutaj księżyc Tobie mówi, wyjdź poza swoją strefę komfortu, zrób coś inaczej tutaj niż do tej pory. Ubierz się inaczej, zacznij jeść inaczej, jeździć inną drogą, a może spróbuj czegoś, czego do tej pory
nie znałeś. Także zobacz, jak inni myślą, jak inni żyją, jak inni czują. Spróbuj, otwórz się na nowe. Nie bądź zamkniętym kozłem tutaj. Także wychodzimy, koziołki, poza strefę komfortu. Robimy coś i działamy inaczej i myślimy inaczej niż do tej pory. A przeznaczenie dla koziorożców dużo informacji. Tutaj zodiakalny rak wchodzi z przeznaczenia do Twojego życia. Ponadto też koziorożce niektóre kupią samochód. Być może zrobią prawo jazdy, a może zrobisz karierę w branży transportowej tutaj. Także sukces murowany. Pojawia się też osoba z przeznaczenia, która bardzo dużo podróżuje, która bardzo dużo jeździ, która bardzo dużo się przemieszcza. Natomiast uwaga, koziorożce, na sprawy psychologiczne. Choroby pojawiają się tutaj psychiczne, dwubiegunowe, czy też schizofrenia. Na to szczególnie uważać. Natomiast jeśli chorujesz na tą chorobę, to masz szansę wyjść z tego tutaj. Też dla niektórych koziorożców wyleczenie się ze spraw onkologicznych się pojawia, a dla innych pogłębienie tych tematów, bądź też trudna diagnoza właśnie onkologiczna się tutaj pojawia. Także to niestety karma, to niestety lekcja życiowa. Pamiętajcie, że lekcje są do tego, aby je odrabiać i po prostu przeżyć, tak? Także natomiast jeżeli jest koziołek, który boi się na przykład prawa jazdy, to jak najbardziej zapisujcie się, bo sukces będzie murowany. Może warto zmienić samochód na inny niż do tej pory, także może inny kolor, może inna marka niż jesteś przywiązany dotychczas. Też w przeznaczeniu macie, koziorożce, sukcesy zawodowe. Awans się tutaj pojawia. Jeżeli Ty jesteś szefem, daj awans komuś, komu normalnie byś do tej pory nie dał. Także zrób coś inaczej niż do tej pory. Pozdrawiam, koziołki, trzymajcie się ciepło, dużo zdrowia dla Was i wspaniałego nowego roku numerologicznego i dziękuję, że byłyście do tej pory. Wodniki, drogi wodniku, no ciekawe tutaj, drogie wodniki, dzieje się tutaj. Wodniku drogi, przede wszystkim bierz przykład zodiakalnego lwa tutaj. Księżyc w pannie mówi Tobie, pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. Cokolwiek chcesz zdobyć, może tutaj ukochanego partnera, może nowego partnera, może nową pracę, może tutaj o co się starasz, podwyższasz kwalifikacje. Bądź pewna siebie, bądź pewny siebie, idź po swoje, ucz się od lwa. Lew idzie pewnie, lew idzie po swoje, lew się nie ogląda tutaj. Także bądź pewny siebie przede wszystkim tutaj, dbaj o to. I przeznaczenie na nowy rok numerologiczny. Dla wodnika. No i pięknie się to składa, co ja tu widzę. Na jednej karcie lew i na drugiej karcie lew. Przeznaczenie to sukces, karma, władza, pieniądze, odwaga, sprawy seksualne, siła przede wszystkim tutaj. Także do Twojego życia wchodzi ktoś spod znaku lwa i temu lwu śmiało możesz zaufać. Do Twojego życia też wchodzi ktoś silny. Tutaj jakaś numerologiczna ósemka. W przeznaczeniu też pojawia mi się tutaj kot.
Także może warto sprawić sobie kotka, może warto przygarnąć kotka, a może otworzyć biznes tutaj związany z czworonogami, z kotkami. Także kotek jest tutaj zwierzęciem mocy w nowym roku numerologicznym również dla Ciebie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to pojawia się spadek sił fizycznych, także tutaj zmień wszystko, spróbuj zmienić tryb życia po to, aby wzmocnić swoje ciało. Pamiętaj, że ciało nie jest niezawodną maszyną i o tym będzie Ci mówić właśnie tutaj nowy rok numerologiczny. Także ważne jest, aby mieć jakieś ćwiczenia siłowe, siłownia i tak dalej. Także wzmacniaj swoje ciało, bo ono może słabnąć tutaj. Zwróć też uwagę na układ krążenia przede wszystkim, także, bo też może tutaj się coś trudnego zadziać. Natomiast jeśli będziesz pilnować, jeśli masz problemy z ciśnieniem, to możesz śmiało je wyleczyć w nowym roku numerologicznym. Wchodzą do Twojego życia bardzo silne kobiety. Też wchodzi do Twojego życia jakaś kobieta, brunetka, tutaj silna, odważna, która jest z przeznaczenia. Może być to przyjaciółka, może być to żona, może być to ktoś bardzo, bardzo ważny dla Ciebie, kto również nauczy Cię pewności siebie, kto nauczy Cię, da Ci siłę tutaj, doda Ci siły i odwagi. Wodniki również będą miały przygody piękne, jakieś tutaj seksualne, także nabiorą też odwagi, pewności siebie właśnie w tych tematach. I tego Wam z całego serca oczywiście życzę, drogie wodniki. A także wchodzą ważne kobiety w życiu, które zostaną z Tobą do końca Twoich dni, drogi wodniku. Ale przede wszystkim odwagi i siły. Natomiast z takich trudnych rzeczy wodniki oczywiście uważać, bo uwaga na przemoc tutaj fizyczną, bo takie coś też również macie w karmie, macie w przeznaczeniu z takich trudnych tematów. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki, udanego nowej księżyca i wspaniałego tutaj roku numerologicznego dla Was. Dziękuję, że byłyście do tej pory. Rybki. Rybki, rybki. Ciekawe, co tu się dzieje. Droga rybko, rybki zapracowane tutaj przez ostatni rok bardzo, ale księżyc, pipki, zapewnia pipki i piranie. Grube ryby i rekiny finansowe. No dobra, kochani, księżyc w pannie mówi Tobie rybko o tym, że Twoja ciężka praca przynosi już efekty. Także wreszcie to jest ten czas, gdzie się o coś starałeś, o coś się starałaś. Być może sprawy zawodowe, być może jakaś relacja, pracowałeś nad czymś, nad projektem, nad relacją. I teraz, podczas tego nowiu, już Twoja ciężka praca będzie i zaczyna przynosić owoce. Także wytrwaj w tym, co robisz, bo warto. I przeznaczenie na nowy rok tutaj numerologiczny dla rybek. No, no, no. Któryś znak już tutaj to miał. Droga rybko. Rybki po prostu będą powiększać rodzinę. Niektóre rybki, nie wszystkie oczywiście. Także ważna kobieta też w otoczeniu może być w ciąży, także tutaj dostaniesz taką informację. Możesz zostać mamą, tatą, bądź babcią, bądź dziadkiem, bądź ciocią na przykład. Także
Ważne też relacje mama-dziecko. Też wspaniały czas dla branży beauty, to też o tym mówiłam, i jest to wspaniały czas na upiększanie siebie, zadbanie o swoje zdrowie oraz o urodę. Także rybki będą zmieniać się wizualnie kompletnie, całkowicie. Tutaj na plus oczywiście. Uwaga natomiast na układ pokarmowy, układ hormonalny. Jeżeli ktoś właśnie ma pasję z ptakami związaną, to jak najbardziej można śmiało to rozwijać. Jeżeli masz jakąś pasję ekologiczną, czy chcesz robić coś z naturą, z ekologią, z żywnością, to też jak najbardziej przeznaczenie tutaj da o sobie znać. Będą rybki się też dokształcać tutaj na tematy odżywiania. Uwaga na układ hormonalny, układ pokarmowy. Uwaga też na ptaki, które mogą roznosić choroby. Także ptaki super, ale na odległość. Także wyrazy współczucia tutaj dla Ciebie, Aniu. No i kochani, jeżeli chodzi jeszcze o rybki, to przepiękna kobieta, wspaniała i ta właściwa wchodzi do Twojego życia na stałe. Może być też tak, że to Ty tą kobietą się dla kogoś staniesz. Także spełnienie piękne tutaj dla mam, dla kobiet, a tutaj dla kochanek również, które mogą stać się już tymi właściwymi, tymi na świeczniku, czyli z kapłanki wejdziesz w cesarzową, także z kobiety w ukrycia, z kobiety w ukryciu wyjdziesz z ukrycia. No i cudowny czas, przeznaczenie zadziała, jeśli chodzi o potomstwo tutaj dla niektórych rybek. Poprawienie relacji z mamą, poprawienie relacji z dziećmi. Cudowny czas na upiększanie siebie i blisko być natury. Także natura Ciebie wzywa, droga rybko. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki, uściski dla Was. Dziękuję, że byłyście do tej pory. Wspaniałego nowiu i cudownego tutaj nowego roku numerologicznego. Wszystkim znakom zodiaku dziękuję bardzo serdecznie, że byliście ze mną w tym starym roku numerologicznym. Obiecuję, że oczywiście będę z Wami w tym ósmym roku numerologicznym, materialnym. Także będę świadkiem tego Waszego tutaj dobrego bądź też trudnego przeznaczenia. Wszystkiego cudownego dla Was. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję Wam bardzo za szacunek, który mnie obdarzacie. Dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną, że cały czas Was tutaj przybywa i myślę, że jeszcze będę się odzywać tutaj na przełomie roku numerologicznego. Wszystkim czarownicom, wszystkim czarodziejkom, wszystkim tutaj astrolożkom, numerolożkom składam również serdeczne życzenia i wszystkich moich fanów przytulam do magicznego serca. Pozdrawiam Was cudownie i do zobaczenia za około miesiąca, kiedy wrócę. Właśnie jutro wybieram się w podróż do Indonezji z moim ukochanym synem i kochani, potem jeszcze odwiedzam Polskę, także podróżuję, ale powracam do Was po 15 października. Pozdrawiam serdecznie, przytulam i do zobaczenia, do kolejnego razu.